Dawid. Bartek Musiał, witamy w kolejnym odcinku w Room TV News. Dzisiaj powiem m.in. o tym, co się wydarzyło w DTM, o tym, co się wydarzyło w MotoGP, co się działo w Polsce w różnego rodzaju zawodach, ale najważniejsze z naszej perspektywy wydarzenie miało miejsce podczas 24. rajdu dolnośląskiego. Byłaś na miejscu? Byłam na miejscu, Polanica, Zdrój i okolice. Działo się bardzo dużo, bo tak naprawdę pierwszego dnia dowiedzieliśmy się, kto zostanie mistrzem Polski. A to trochę nie zepsuło rywalizacji? Wiesz co, i tak i nie, bo masa kibiców czekała na to, na walkę do ostatniego odcinka, do ostatniego kilometra, czyli Wojciech Michała i Sebastian Rozwadowski. Faktycznie pokażą, jak się jeździ i będą walczyć z Grześkiem Grzybem, z Łukaszem Habajem. Natomiast no, jakby tutaj po pierwszym odcinku... Pierwszy odcinek Grzyby odpada, właściwie traci 4 minuty, dochodzi do wniosku, okej, dla mnie to jest po mistrzostwie, wycofuje się, no i wtedy dopiero się zaczęło całe zamieszanie wokół rajdów w naszym kraju. No na drugim odcinku Wojtek już wiedział, że zostanie mistrzem Polski. W związku z tym padła decyzja na strefie serwisowej, że już nie wyjeżdża na kolejne i tak naprawdę kończy rywalizację, jeżeli chodzi o rajd dolnośląski. Wiele osób bardzo negatywnie komentowało, szczególnie kibice, którzy przyjechali oglądać. Warto było, nie wiem, zaryzykować, pojechać odcinek i nawet zrobić udawaną awarię, powiedzieć ok, samochód powiedział nic. Wiesz co, ale wydaje mi się, że zdecydowanie fajniejsze jest to, co zrobił po prostu Błyszczak z kibicami. Został najmłodszym mistrzem, rajdowym mistrzem polskiej historii. Co? Od 75 roku. Tak, w 75 roku Marek Boblewicz został. Tak. Ale był troszeczkę starszy niż teraz Wojtek Puchała. Superszutrowy Grand Prix. Pod taką nazwą odbyła się w Warszawie impreza organizowana przez Automobil Klub Centrum. Na starcie stanęło 19 załóg, a wśród nich dwie kobiety na fotelach pilotów, pilotek czy jakkolwiek to nazwiemy. Małgosi i Klaudii gratulujemy odwagi i liczymy na to, że pań będzie jeszcze więcej. Załogi miały do przejechania 6 prób sportowych o łącznej długości prawie 30 km. W klasyfikacji generalnej wygrali Grzegorz Karpiarz i Maciej Łańczak przed Piotrem i Janem Zapiskami. Na trzecim miejscu Arkadiusz Musiał z Krzysztofem Smętkiem. Na torze w Słomczynie odbyła się 8. ostatnia w tym roku runda Pucharu Polski Junior Buggy. Zawodnicy rywalizujący popularnymi szajowozami walczyli według uproszczonych zasad znanych z rallycrossu. Dopiero ta runda zdecydowała o tym, kto wygra zawody w tym roku. Te, jak i cały sezon, wygrał Hubert Broniarek, który drugiego w klasyfikacji generalnej Łukasza Grzybowskiego wyprzedził o 6 punktów. Gdyby nie dopiero 8. pozycja w 8. rundzie, to Grzybowski mógłby się cieszyć z mistrzostwa, a tak... Automobil Klub Silesia był organizatorem trzeciego siemianowickiego Rally Sprintu. 42 załogi rywalizowały na 1,5-kilometrowym mini OS-ie, który pokonywały trzykrotnie. Najlepszy czas wszystkich przejazdów miała załoga Kawalec Barańska, która o 57 setnych sekundy wyprzedziła zespół Menderek Wilińska. Na podium w klasyfikacji generalnej wylądowali jeszcze Baran z Pociejem. Największymi pechowcami okazali się Białkowski i Oli Chwierowicz, gdyż przed ostatnim przejazdem zajmowali miejsce na podium, by ostatecznie spaść na 9. pozycję. Jedyna kobieta kierowca w stawce, Magdalena Zagrodzka-Majcherek, ukończyła zawody na 32. miejscu. Cała Polska mówiła o tym, że Wojtek Chuchała wycofał się z rajdu dolnośląskiego i w ten sposób obraził kibiców, a prawda była taka, że... Może chodziłem z tego... O pieniądze. I tu się pojawia temat, o którym prawie nikt nie mówi, bo temat prawo lekko. Ile się wydaje na start rajdowych samochodowych mistrzostwach polskich? Koszt jednej rundy przy samochody jest około 150-200 tysięcy. Jedna runda? Jedna runda. Czyli na cały sezon trzeba mieć około 1 miliona złotych, żeby dopiąć budżet i wystartować wszystko. No tak naprawdę też kwestia rywalu, tak? Ten mi o samochodach z tej najwyższej górki. Zupełnie inaczej oczywiście koszty przedstawiają się już w klasach niższych. Natomiast Puchar Polski, jakby druga liga, ma zdecydowanie niższe koszty, a te auta są zupełnie inne. Wiesz co, myślę, że w granicach 10-15 tysięcy na jedną rundę. Mamy trzecią ligę, ten koszt można praktycznie podwoić, że tak powiem. Sędziusz nam powiedział, ile się ile wydajesz? 500 zł. 500 zł. 500 zł? 500 zł. Ja muszę... Czyli nie jest tylko być bogatym albo synem bogatego ojca. Córką bogatego ojca, albo inaczej jeszcze synem znanego ojca.
i z tego korzysta Carlos Sainz Junior, ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Ponad 100 zawodników stanęło na starcie 10. rundy Super OS Kielce. Na tamtejszym torze przez całą sobotę ścigali się zawodnicy podzieleni na 6 klas. Każdy miał do przejechania 3 biegi. Podium zdominowali kierowcy jadący samochodami marki Mitsubishi Evo. Najlepszy czas 6 minut 24 sekundy osiągnął Piotr Ostrowski. Drugi był Michał Ratajczak, a trzeci Tomasz Różak. Najwyżej sklasyfikowaną kobietą w klasyfikacji generalnej była Luisa Stupak, jadąca Hondą Civic. Trzydziestu jeden zawodników stanęło na starcie 7. konkursu zręczności kierowców w Sieradzu. Tutaj kierowcy przejeżdżali odcinek specjalny 4-krotnie, ale do klasyfikacji generalnej liczyła się suma 3 najlepszych przejazdów. Najlepszym okazał się Łukasz Ślipek w Hondzie Civic, drugi Piotr Szwankowski w Mitsubishi Lancer, a trzeci Damian Tomaszewski Hondą Civic. Za każdym razem wyszukujemy też kobiet kierowców. Najwyżej w klasyfikacji tutaj była Katarzyna Spławska jadąca Daihatsu na miejscu 26. W Sieradzu 7. edycja, a w Sochaczewie 3. edycja konkursu zręczności kierowców. Idee bardzo podobne, propagowanie sportów motorowych, a także możliwość doskonalenia umiejętności kierowców. Zawodnicy rywalizujący na okrutkim OS-ie świetnie się bawili, co podkreślali na każdym kroku i czego wyrazem są pochlebne wpisy na Facebooku. Niestety my nie dokopaliśmy się do wyników, ale jak takowe dostaniemy, na pewno się nimi z Wami podzielimy. A w Krakowie przy Rzepakowej nie padał deszcz, jak w piosence Grzegorza Turnała, ale odbywała się impreza z serii Super Trophy. To była pierwsza runda jesiennej części rozgrywek. Wygrał ją Robert Paluch przed Patrykiem Kirkickim i Dawidem Burym. Płeć piękniejsza też startowała. I na 6. miejscu plasowała się Amanda Kowal. Kolejna runda Super Trophy 23 listopada. Ustaliliśmy, że w naszym kraju, żeby rywalizować w rajdowych samochodach Mistrzostwa Polski, w wyścigowych mistrzostwach Polski, w górskich mistrzostwach Polski trzeba mieć naprawdę sporo pieniędzy. Tych pieniędzy generalnie nie brakuje. Każdy z zawodników się z tym boryka, że ma problem. Wiesz co, no, problem ma. No, sport motorowy nie jest najtańszą tak dyscypliną, chociaż inne są równie drogie. Po prostu te koszty idą na zupełnie coś innego. No, aczkolwiek no, bez pieniędzy, że tak powiem, ciężko osiągnąć sukces. No właśnie, problemu pewnie nie będzie miał Carlos Sainz Junior, który dopiero co wygrał World Series by Renault. No i już puka lekko do drzwi Formuły 1. Myślisz, że zacznijmy od jego umiejętności. Czy to, że jest no, chyba dobry kierowca, skoro to było Strange by Renault, podziedziczył w genach? Wiesz co, myślę, że gdzieś to musiało przejść w genach, aż tam takie będzie wytłumaczenie. Pewnie od małego był wychowywany na torach albo na odcinkach, przecież... Jeździł w kartingu, tak, jeździł w kartingu, ale generalnie trzyma się tutaj wyścigów. Jeżeli chodzi o jego sukcesy, to nie tylko ta ostatnia wygrana, ale w poprzednich latach też dosyć sporo osiągnięcia. Na pewno częściowo jest to duży nakład pracy, ale myślę, że gdzieś tutaj też to przeszło. Czy w takim razie, z takim nazwiskiem można mieć problemy z pieniędzmi? Ja wiem, że on na przykład był częścią szkółki Red Bulla, co też jakby pomaga. Ale czy będzie miał problem ze znalezieniem sponsorów? Wiesz co, wydaje mi się, że to nie jest aż tak prosta droga. Mimo tego, że ma znane nazwisko, to oczywiście pomaga, czasami przeszkadza. Aczkolwiek nie sądzę, żeby otwierał aż tak wszystkie bramy. Carlos Sainz Junior wygrał tegoroczną rywalizację w World Series by Renault już po pierwszym zakręcie pierwszego wyścigu, gdy na pierwszym łuku wypadł jego najgroźniejszy rywal Roberto Merhi. Kierowca zespołu Audi Matthias Ekström wygrał kończący sezon DTM wyścig na torze w Hockenheim. Szwed przypieczętował tym samym zdobycie tytułu wicemistrzostwa w prestiżowej serii. Drugi na torze Hockenheim był Mick Rockenfeller, a trzeci Jamie Green. W klasyfikacji producentów tytuł trafił w ręce Audi, które wyprzedziło BMW po niedzielnych zawodach w Hockenheim. Trzecie miejsce zajął Mercedes. W miniony weekend również na torze Hockenheim odbyła się finałowa runda sezonu 2014 w pucharze Volkswagena Sirocco. Była to jednocześnie ostatnia odsłona zmagań w tym cyklu, bowiem w sezonie 2015 Sirocco R Cup nie będzie kontynuowany.
Mistrz Polski Volkswagen Castrol Cup Roberta Skupcikas otrzymał szansę gościnnego startu za kierownicą pucharowego Sirocco w ramach programu wymiany kierowców między seriami wyścigowymi Volkswagena. Litewski kierowca w kwalifikacjach uzyskał 8 czas, ale wyścig zakończył na pierwszym zakręcie. Będący za nim zawodnik ze Szwecji nie wyhamował i Skupcikas wylądował na bandzie. Ostatnie z cyklu zawody wygrał Jordan Lee Pepper. Mateusz Lisowski i jego francuski zmiennik Vincent Abril zwyciężyli rywalizację w swojej kategorii Silver Cup podczas wyścigu Blancpain Sprint Series na belgijskim torze Zolder, kończąc go na 11 miejscu ogólnie. Załoga Audi R8 LMS umocniła się na czele klasyfikacji generalnej Silver Cup przed finałową rundą sezonu w Baku. Wojtek Puchała z problemami finansowymi, Carlos Sainz bez problemów finansowych, ale z problemem ze znalezieniem zespołu, przynajmniej w tym momencie. Jakie problemy ma Monika Jaworska? No bo dzisiaj się skupiliśmy chyba tylko na samych problemach. Na samych problemach, samych mężczyznach, więc wreszcie akcent kobiecy. Tak jest. Monika Jaworska, ostatni problem zdrowotny i nie wystartowała. Na szczęście nie jest to wirus Ebola, to jest coś mniej poważnego, ale nie pozwoliło jej wystartować w ostatniej rundzie motocyklowych mistrzów Włoch. Tego nam trzeba, gwiazdek kobiecy, do tego z sukcesami. Jest za kogo trzymać kciuki. Na pewno, za Monikę Jaworską myślę, że wszyscy trzymamy kciuki. Kobieta na dwóch kółkach, ścigająca się niestety we Włoszech, więc nie możemy ją oglądać na w sumie to tora, torze. U nas w Polsce. Za granicą myślę, że sukcesy przede wszystkim bez większych wypadków, całkiem niezłe pozycje do mety. Czyli można powiedzieć, że Monika ma zmysł kierowcy wyścigowego? Wiesz co, na pewno tak, bo ta pętana ściga się na torach, motocykle. I w gruncie rzeczy, jak poczuwa w czterech kółkach, myślę, że no, to jest dopisane. Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo i Valentino Rossi. Ta trójka kierowców walczy o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej MotoGP. Najbliżej tego celu po wyścigu w Australii jest Doktor, który wygrał zawody w Phillip Island. To drugie w tym sezonie zwycięstwo Rossiego. Mistrz świata Marc Marquez, Dani Pedrosa, Cal Crutchlow, Paul Espargaro to tylko niektórzy z zawodników, którzy nie ukończyli wyścigu. W sumie do mety dojechało tylko 14 kierowców. Teddy Błażusiak ukończył 7. eliminację tegorocznego cyklu Enduro Cross rozgrywaną w Everett na 4. pozycji. Zawody zwyciężył Taylor Robert przed Coltonem Hackerem i Codym Webbem. To były pierwsze zawody w tym roku, które Błażusiak ukończył poza podium. W klasyfikacji łącznej zawodnik Orlen Team jest drugi. Aktualnym liderem punktacji jest Cody Webb. No i to już by było na tyle w tym odcinku Vroom TV News. Cały czas przypominamy, żebyście lajkowali nasz profil na Facebooku. Dokładnie, plus to, co jeszcze prosimy, to trudne słowo. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Oto. To jest adres. O właśnie, to jest bardzo przydatne. Poza tym w ten sposób możemy się pokazać trochę w szerokim świecie, bo wiemy już na przykład po analizie naszych materiałów, że oglądają nas ludzie na Litwie, w Niemczech i na Słowacji. I tylko tyle? Wiesz, póki co robimy małe kółko dookoła, będziemy coraz szerzej docierać. Bartosz Musiał. Magda Wilk. Do zobaczenia.